To jest 20-lecie Liceum Plastycznego w Zabrzu. Bardzo piękna impreza. Uczyłem 10 lat w Liceum Plastycznym rysunku i malarstwa. Na tę wystawę składają się prace nauczycieli przedmiotów artystycznych, którzy przez 20 lat uczyli w naszej szkole. 49 przyjęło zaproszenie do udziału w wystawie. Nauczyciele są reprezentantami różnych dziedzin sztuki, począwszy od tych, którzy tylko i wyłącznie zajmują się sztukami czystymi, czyli malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, po tych, którzy zajmują się sztuką użytkową, czyli grafiką użytkową, dekorowaniem wnętrz, architekturą. Mamy bardzo, bardzo różnorodne prace. Ta wystawa jest o tyle szczególna, że gromadzi nauczycieli, którzy pracowali z nami, już niestety nie pracują. Niektórych żeśmy już musieli pożegnać, ale cały czas są w naszej pamięci. I wystawa jest tym bardziej dla mnie taka wyjątkowa, że właśnie gromadzi wszystkich jakby przyjaciół zgromadzonych w tej naszej szkole, w tej naszej wspólnej kuźni młodych talentów. Ja zdecydowałam się pokazać najnowszą pracę, którą realizuję, projekt, który realizuję. Jest to instalacja, która znajduje się w lesie. Jest to obiekt, jest to sześcian upleciony z czerwonej włóczki, który jest zainstalowany na czterech konarach specjalnie wybranych drzew. O, odczucia na pewno takie głębsze, bo wiemy, że to jest od naszych nauczycieli, czyli podziwiamy tak jakby naszych mistrzów. No po prostu mamy jakiś wzorzec, coś, kogoś naśladujemy. Ta wyjątkowa szkoła, która powstawała 20 lat temu, zgromadziła nie tylko w Zabrzu, ale myślę na Śląsku, wielu wspaniałych przyjaciół, którzy chętnie towarzyszą w tej wyjątkowej drodze rozwoju młodym artystom. Dziś patrząc na te dojrzałe prace pedagogów, widzimy, jak silne oddziaływanie jest artysty na młodego artysty. Największym marzeniem artysty zawsze jest to, żeby uczeń przerósł mistrza. Proces nauczania czy poznania wszelkiego rodzaju technik malarskich w moim przypadku, skłoniło mnie czy zachęciło właśnie do studiowania na akademii. Z pewnością w plastyku była wyjątkowa atmosfera ze względu na zajęcia, jakie były prowadzone, czyli wszelkiego rodzaju zajęcia plastyczne, ale też i ogólnokształcące. To zmultiplikowanie jakby tych dwóch kierunków było takim czasem ciężkiej pracy. Przed występem jest zawsze troszeczkę stresu, ale później jak wchodzi się na scenę, to światła i jedziemy. I tak już od 15 lat Zabrzeńskie Studio Tańca Ulicznego zaszczepia miłość do ruchu i tańca. Nasze studio jest to wyjątkowe, że my nie patrzymy typowo na taniec, tylko na przekaz, co możemy przekazać tym tańcem. I pokazujemy emocje i myślimy, że to odróżnia nas od innych studii tanecznych. Myślę, że od tych 7 lat, kiedy tańczę, to bardzo się rozwinęłam i całkiem inaczej patrzę na niektóre rzeczy. No i oczywiście ruchowo, zakres ruchu to nie ma porównania co do początków. Stwierdziłam, że warto spróbować i dzięki temu właśnie rozwinęłam się i zmieniło to też moją osobę. A czego przede wszystkim przez te lata się nauczyłaś? Tańczyć i bardziej interpretować różne spektakle. W tym roku studio obchodzi 15-lecie swojej pracy. Dziś ma na swoim koncie wiele międzynarodowych sukcesów, ale początki, jak wspomina Agata Zaliszek, jego założycielka, nie były łatwe. Wciąż jakby jesteśmy troszeczkę niszowi i wcale nam to nie przeszkadza, że jesteśmy troszkę niszowi, wcale nie chcemy być komercyjni i jakby mieć tłumów, nie wiem, 1000 osób, tylko wolimy mieć trochę mniej tych osób, a za to, żeby one się rozwijały bardziej w innym troszkę kierunku niż ogólnie przyjęty w tańcu ulicznym. A co jest dla Pani największym powodem do dumy po tych 15 latach, jak Pani spogląda wstecz? Wydaje mi się, że kilka takich projektów, które zdobyły rozgłos ogólnopolski,
były to dosyć innowacyjne rzeczy i no i ucieszyło mnie to, że jednak jest jakiś odbiór także na takie ciekawe rzeczy, jak na przykład zderzenie hip-hopowców i górali, Chopin Wiecznie Młody. Jesteśmy bardzo zgrani i jak niektóre drużyny to jest, wiąże ich tylko taniec, a nas nie tylko. Jesteśmy, możemy powiedzieć, przyjaciółmi nawet i to chyba to nas wiąże, takie, że to jest taka siła dla nas. A co wam dają takie wspólne występy, prezentacje na scenie? Doświadczenie. Szczególnie później to daje swoje znaki w jakichś zawodach wyższej rangi, jakieś mistrzostwa Polski, to takie mniejsze bardzo pomagają. Studio na co dzień działa przy ognisku pracy pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu. Swoje urodziny świętuje na wiele sposobów. Pokaz karnawałowy na deskach Teatru Nowego w Zabrzu jest jednym z nich. Przede wszystkim nastawiamy się na taniec. Będą pokazy premierowe spektakli Teatru Tańca, który działa w ramach studia tańca ulicznego. W naszym Centrum Edukacji Twórczych mamy 650 wychowanków. Są to uczniowie, którzy zarówno ćwiczą swoje talenty, rozwijają swoje talenta artystyczne, ale również inne, naukowe czy sportowe. Dominują jednak koła artystyczne. Wszystkich kół w tym roku mamy 43. Pierwsza wzmianka. Już czwarty rok się tutaj spotykamy w hali Mosir z taką liczną grupą. Mamy wszystkie koła emerytów, rencistów, inwalidów z naszego Zabrza, czyli 12 kół. Mamy delegacje ze różnych stowarzyszeń, Stowarzyszenie Janek, Niewidomych, no wszystkie stowarzyszenia. Mamy około 2000, ja bym powiedziała, że nawet więcej, bo jest bardzo dużo seniorów, którzy nie są zrzeszeni, a chcieliby też uczestniczyć w takich spotkaniach, więc dajemy taką możliwość. To jest grupa, która ma doskonałe jakieś rozeznanie i w historii, i w kulturze. I to są ludzie, którzy mają bardzo duże doświadczenia. I chcielibyśmy, żeby te doświadczenia były przekazywane z pokolenia na pokolenia. My mamy taki, powiedzmy, koło, gdzie śpiewamy, wie pani, często, właściwie zawsze w czasie tego spotkania śpiewamy. Także to jest bardzo przyjemne. Po prostu radość życia. A tym bardziej, jak się jest seniorem, to tak samo człowiek ciągnie do ludzi i do takich, co się dobrze dzieje. W ogóle jest zgoda, tańczynie. W ogóle to jest super, to jest przedłużenie naszego życia. Te spotkania są ważne dlatego, że to jest integracja osób starszych z młodymi, osób niepełnosprawnych ze sprawnymi emerytami. U nas na każdym spotkaniu na warsztatach nauki mowy oprócz niepełnosprawnych są żony lub mężowie tych osób. Bo jak wiadomo, bez rodziny nie ma dobrej rehabilitacji. Była praca, jest odpoczynek, jest luz i trzeba sobie go po prostu zagospodarować. Nie nudzić się, nie starzeć się, a to jest właśnie młodość trzecia. Jeżeli czegoś nie wiemy, to lepiej nie robić rzeczy, których nie znamy, a jeżeli jesteśmy pewni czegoś, no to można spokojnie to robić. No tak, to się nie można podawać swoich danych, to jest po pierwsze, nie można adresu, e-mail i wszystkie inne, tylko albo na Facebooku, jak ktoś ma Facebooka, to tylko przyjmować tylko tych, co się zna w realu. To tylko kilka z wielu zasad, które podali nam zabrzańscy piątoklasiści. Ich wiedza na temat zagrożeń w sieci jest duża, bo dużo się na ten temat mówi. Dziś szczególnie w święto bezpiecznego internetu. Cała szkoła tak naprawdę włączyła się do akcji i do organizacji tego dnia. Przygotowali dla nas piękne plakaty. Odbywały się również warsztaty prowadzone przez poradnię psychologiczną, pedagogiczną dla klas drugich i trzecich. Także w takim codziennym toku zajęć lekcyjnych staramy się z dziećmi rozmawiać na temat bezpiecznego internetu. Poruszamy te ważne niezwykle zagadnienia. Szkoła, nauczyciele, musimy nad tym czuwać. A zaprosiliśmy wiele osób, m.in. panią dyrektor
poradni pedagogiczno-psychologicznej panią Koszucką Urszulę. Zaprosiliśmy również policję i myślę, że dzieci z ich ust również usłyszą o tym, co jest właściwe, a co nie. Bo zagrożeń czyhających na młodych ludzi w sieci jest wiele, podkreślają pedagodzy. Mamy tutaj do czynienia z przemocą, pozyskiwaniem danych osobowych, z kradzieżami, tak naprawdę z cyberprzemocą. To są zagrożenia, które najczęściej teraz czyhają na młodych ludzi. Dlatego ogromnie ważna jest edukacja, a uczyć można również poprzez zabawę i rywalizację. Tak jest w zespole szkół numer 3. Placówka od kilku lat organizuje wojewódzki konkurs informatyczny Bezpieczny Uczeń, zachęcając wszystkich do zastanowienia się nad bezpieczeństwem zarówno w realnym, jak i wirtualnym życiu. W tym roku konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach. Gimnazjalistów zachęcamy do zastanowienia się nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, do promowania w tym roku odblasków, elementów odblaskowych. Natomiast szkoły ponadgimnazjalne mają zrealizować projekt pod tytułem Więcej ludzi niż hakerów żyje jak człowiek przyjacielu, a więc promujemy tutaj bezpieczeństwo w sieci. Gimnazjaliści muszą stworzyć projekt w dowolnym programie komputerowym. Uczniowie klas ponadgimnazjalnych mają nieco trudniej. Mogą wybrać między spotem reklamowym a plakatem stworzonym w programie graficznym. Dla Pawła to żaden problem. Podoba mu się temat tegorocznej edycji konkursu. Jak podkreśla, to pole do szerszej dyskusji. Temat jest związany z hakerstwem, ale niekoniecznie niebezpieczne zachowania są generowane przez hakerów. Po prostu czasem wystarczy nasza nieostrożność i już jest jakaś niebezpieczna sytuacja. Często w szkole możemy zaobserwować, na przykład przychodzimy do sali i ktoś zostaje niewylogowanego Facebooka. No i jakby to nie potrzeba żadnych umiejętności hakerskich, żeby przejąć komuś konto. Razem z zespołem szkół numer 3 konkurs współorganizuje Zabrzańska Straż Miejska. To niezwykłe, w jaki sposób młodzi ludzie potrafią mówić o bezpieczeństwie, chwalą pomysł funkcjonariusze. Żeby taką pracę stworzyć, muszą jednak pozyskać pewne informacje, muszą pozyskać pewną wiedzę. Tą wiedzę mogą pozyskać z każdego źródła, bo to jest również i internet, jak i szkoła, rodzice, ale no coś muszą stworzyć. Właściwie z każdej szkoły można było wyłonić bardzo piękne rzeczy, bardzo wartościowe. Te prace wspólnie oceniamy i muszę powiedzieć, że naprawdę zaangażowanie dzieci jest ogromne, a ich wiedza na temat, który jest poruszany, czyli temat bezpieczeństwa, no naprawdę daje tutaj bardzo pozytywne wyniki. Konkursowe prace dotrzeć muszą do zespołu szkół numer 3 do 12 lutego. Zwycięzców poznamy 10 marca. 3000 konsultacji w całym kraju, w Zabrzu ma ich być 12, a wszystko po to, by w najbliższym czasie stworzyć narzędzie potrzebne mieszkańcom do oceny stanu bezpieczeństwa w swojej miejscowości. To forma prewencji, podkreśla szef zabrzeńskiej policji Dariusz Wesołowski. Nie możemy się tylko i wyłącznie skupiać na wartościach. Dla nas najważniejsze jest to, aby zwykły mieszkaniec mógł się czuć coraz bardziej bezpiecznie, żebyśmy wiedzieli, w których rejonach tej służby prewencyjnej czy też operacyjnej musi być więcej. Aby stworzyć taką mapę, potrzebna jest przede wszystkim współpraca. Dlatego policja liczy na wsparcie samorządu, pozostałych służb, no i przede wszystkim samych mieszkańców. Chcemy wyjść do społeczeństwa, chcemy pozyskać od społeczności lokalnej wszelkie informacje na temat nurtujących ich problemów, chcemy po prostu pomóc. Obecnie na pierwszych zabrzeńskich konsultacjach instytucje zadeklarowały kompleksową pomoc, w tym pełen dostęp do gromadzonych danych. Policja, Straż Miejska przekazują jakby sprawozdania związane z realizacji swoich działań roczne, także tu analizujemy te sprawy związane z tymi jako miejsca, które są najbardziej zagrożone. Interesuje nas też również innego rodzaju zagrożenia związane z produkcją przemysłową, ze składowaniem odpadów, różnego rzeczy związanych na przykład z meteorologicznymi zdarzeniami, czy hydrologicznymi, takimi jak mapy na przykład zagrożeń powodziowych. Takie rzeczy również analizujemy na mapach i mamy uaktualnione w planie zarządzania kryzysowego. Na takie narzędzie czekają nie tylko mieszkańcy, ale i same instytucje. Tak jest w przypadku zarządców dróg. Dla nich to sprawa priorytetowa. Od lat brakuje nam takiego narzędzia, takiej mapy, z której jasno wynikałyby zagrożenia. Przy czym tak jak tutaj w czasie dyskusji podkreślałem, nie chciałbym, ażeby ograniczyły się te działania jedynie do korygowania
tego, co już jest źle zrobione, miejsc, w których do wypadków już doszło, doszło do potrąceń, doszło do śmiertelnych wypadków, powinniśmy również działać w tym kierunku, ażeby zapobiegać. Do tego potrzebne są odpowiednie dane i forma ich pozyskiwania, by w odpowiednim czasie zareagować. Istnieją takie narzędzia, ażeby takie dane zbierać. Chociażby audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, który na przykład zarządca drogi, na przykład komenda policji może przeprowadzać. Oczywiście znowu jest kwestią organizacji, w jaki sposób to zrobimy, z kim to zrobimy i jakie będzie powiązanie i przełożenie na mapę. Jak będzie wyglądała mapa? Na pewno będzie to aplikacja, która będzie dostępna zarówno na stronach Policji Zabrzańskiej, szeroko pojętej policji, tak w całym kraju, ale myślę, że bez problemu taką aplikację będzie można zastać, jeżeli tylko podmioty będą zainteresowane, na odpowiednie obiekty i użyteczności albo na inne podmioty typu Urząd Miasta, typu nie wiem, MOPR i inne podmioty, z którymi na bieżąco współpracujemy. Na szczegóły będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, a tymczasem policja zaprasza mieszkańców na kolejne spotkania. Najbliższe odbędzie się w piątek 12 lutego o godzinie 11 w 5 komisariacie. Szczegółowy harmonogram wszystkich konsultacji znaleźć można na stronie zabrzańskiej policji. Plac Warszawski numer 6. To właśnie pod tym adresem w pomieszczeniach dawnego kolegium językowego powstaje baza dydaktyczna Międzynarodowej Szkoły Podstawowej, w której już 6-letni uczniowie będą objęci polską i brytyjską podstawą. Od samego początku uczniowie będą kształceni w dwóch językach, w języku polskim i języku angielskim. Dla tych, którzy będą mieli pewne zaległości językowe, nazwijmy to w ten sposób, będą dodatkowe zajęcia wyrównujące poziom, natomiast podstawa brytyjska od samego początku będzie prowadzona w języku angielskim. Po klasie trzeciej, po klasie szóstej każdy z uczniów będzie podchodził do certyfikatów Pearson Test of English Young Learners i potem Pearson Test of English General, których to jesteśmy akredytowanym centrum już od 2007 roku. Szkoły realizujące dwie podstawy programowe od lat z powodzeniem funkcjonują w Krakowie czy w Warszawie. Na Śląsku będzie to pierwsza tego typu placówka oświatowa. Będziemy musieli wprowadzić programy e-uczeń, e-podręczniki, które od samego początku tak naprawdę wprowadzają również możliwość wdrożenia nowych technologii na każdych normalnych zajęciach. Wspierane procesy dydaktyczne będą pracą na tablecie przy użyciu e-podręczników, czy też podstawa brytyjska, która będzie realizowana na platformie dedykowanej właśnie tej podstawie w języku angielskim. Zabrze stawia na edukację, dlatego wciąż poszerza swoją ofertę dydaktyczną. Pomysł otwarcia szkoły, która będzie skupiała nie tylko dzieci, które są mieszkańcami Zabrze, ale również te dzieci, które być może powracają z Wielkiej Brytanii, które władają językiem angielskim jako językiem podstawowym, to odpowiedź na wyzwanie XXI wieku. Wiele w tym temacie dzieje się również w naszych szkołach. Mamy klasy dwujęzyczne, mamy wiele ciekawych propozycji, natomiast to jest nowa propozycja. W Zabrzu coraz dynamiczniej rozwija się także strefa ekonomiczna. Posiadanie więc w ofercie edukacyjnej szkoły, w której będą mogli kształcić się obcokrajowcy, będzie dla miasta dodatkowym atutem. Kiedy przedsiębiorcy pojawiają się w jakimś mieście, to przede wszystkim sprawdzają, jak wygląda możliwość ścieżki edukacyjnej dla ich dzieci, bo oni przyjeżdżają z rodzinami. Więc ten zamysł tutaj był takim dominującym dla tych, którzy postanowili, że powołają taką szkołę. Zapisy do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej już trwają. Placówka ruszy 1 września w nowym roku szkolnym. Zajęcia rytmiczno-taneczne, turnieje sportowe czy warsztaty artystyczne. Zabrzańska młodzież w czasie najbliższych 2 tygodni z pewnością nie będzie narzekać na nudę. Zadba o to m.in. Miejski Ośrodek Kultury. W tym roku już w samym MOK-u będzie temat detektywistyczny i temat ogrodniczy. Będziemy sadzić, będziemy bawić się w małych detektywów. Również mamy propozycję taką szerszą i dla grup, i dla wszystkich zainteresowanych rodziców, bo będą też 2 spektakle, które również są wcelowane w tematy zielone, ogrodnicze, już takie ekologiczne, jak również detektywistyczne. Ale to jest propozycja, która będzie tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury. Dużą kreatywnością wykazały się także działające w mieście muzea. W swoje progi zaprasza zarówno Muzeum Górnictwa Węglowego, jak i Muzeum Miejskie. Pokazujemy taką wystawę, gdzie dzieci będą mogły zobaczyć wszystkie techniki plastyczne.
co wykorzystamy właśnie na zajęciach w czasie ferii, gdzie zapraszamy dzieci w grupach zorganizowanych za darmo. Natomiast dzieci, które przychodzą do nas indywidualnie, dopisujemy do grup. No niestety te dzieci płacą. Dzieci zapoznają się z historią sportów zimowych, z historią polskiego sportu, ale również dowiedzą się, jak powstają na przykład śnieżynki. Jak powstaje śnieg, skąd się bierze śnieg. Ciekawe warsztaty dla dzieci i rodziców przygotowała także kopalnia węgla kamiennego Gujdo. Będzie to podróż na planetę GR320, gdzie dzieciaki będą mogły usłyszeć, poznać to, co do tej pory odkryliśmy, jeżeli chodzi o sam wszechświat. I będą młodsi mogli się naparzać na planety, a starsi będą mogli obejrzeć bardzo ciekawe filmy i poznać szereg innych ciekawych rzeczy związanych z kosmosem. Staramy się przygotować tę ofertę w ten sposób, że i dzieciaki młodsze, czyli od 6 roku życia będą mogły w tym uczestniczyć, jak i starsi, nawet do 18 roku życia. Nie wszystkie szkoły będą także w czasie ferii świecić pustkami. Półkolonii organizuje m.in. szkoła podstawowa nr 1. Będą to m.in. wyjścia do teatru, do multikina, do muzeum. Na terenie szkoły będzie również spotkanie z policją i z przedstawicielami komendy policji i psami policyjnymi. Będą również konkursy, gry, zabawy, a także zajęcia na sali gimnastycznej i na basenie szkolnym. Dodatkowo na miłośników sportu czekają obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ciekawe zajęcia zaplanowano także w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. W tym roku w 11 placówkach różne zajęcia będziemy dzieciom proponować, począwszy od literackich, od konkursów, poprzez zajęcia plastyczne. Informacje o wszystkich zajęciach organizowanych w mieście znajdują się w wydanym specjalnie na ferie biuletynie informacyjnym, który jest dostępny m.in. w Wydziale Oświaty oraz na stronie Urzędu Miasta w Zabrzu.